Niewierny! Witam w pierwszym odcinku Godyc Tajemnice i Ciekawostki. W premierowym odcinku pokażę Wam trik, który ułatwi Wam rozgrywkę oraz ukryte napisy na niebie. Zapraszam. Zajmijmy się naszym trickiem. Aby użyć tego tricku, wystarczy być na jakimś szczycie. Ja użyłem do tego góry nad świątynią w obozie Bractwa. Teraz wystarczy podbiec na sam koniec urwiska i skoczyć, a następnie cały czas klikać przycisk Page Down, aż nasza postać wyląduje na ziemi. Jak widzicie, naszemu beziemu nic się nie stało. Teraz przystąpmy do ukrytych napisów w niebie. Aby zobaczyć ukryte napisy na niebie, musimy przespać się do północy, a następnie wyjść na zewnątrz i popatrzeć dokładnie na niebo. Zauważycie pewne inicjały. Nic one nie znaczą, ale są uważane za easter egg. Mało kto zna tą ciekawostkę. Ciężko jest znaleźć te inicjały, gdyż są słabo widoczne, ale jeśli macie dobry wzrok, to może znajdziecie. Może jak kliknę klawisz F6, to coś pomoże. Dobra, nie cackam się, włączam F6. Nareszcie znalazłem. Zrobiłem zrzut ekranu i zaznaczyłem czerwonym pisakiem, gdzie są dane inicjały. Jest to jakiś kod. KSO. Według mnie Piranha zrobiła taki easter egg, aby gracz nie czuł się, że w Godycu jest skąpa ilość ciekawostek. To by było na tyle. W następnym odcinku będzie o lokacjach porzuconych przez Piranhę, a jakoś zostały w grze. Reżyser zmienił zdanie, co będzie w następnym odcinku. W drugim odcinku będzie o modzie Mroczne Tajemnice. Będzie m.in. pewne sekrety oraz usprawnienia. Prosisz o niemożliwe!